to na razie są sygnały nieoficjalne, które same w sobie też bardzo niepokoją. To jest jakaś dyskusja, która się toczy za pośrednictwem mediów, ale sytuacja jest bardzo, bardzo czytelna. Polska od 8 miesięcy wspiera Ukrainę, która walczy o prawdziwe wartości europejskie, która właściwie przypomina całej Europie, czym te wartości są. Wolność, suwerenność, demokracja, niepodległość. Razem z prawem do własnych błędów oczywiście. To są te wartości, za które Ukraińcy przelewają krew i oddają życie każdego dnia. Polska ich wspiera bronią obronną. Polska ich wspiera humanitarnie. I Polska w związku z tym zasługuje na wszelkie wsparcie, przede wszystkim finansowe.